Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie W końcu trochę klasyki na kanale Czyli pierwszy mistrz świata Wilhelm Steinitz kontra Michał Czigorin Partia z 1892 roku, chciałoby się powiedzieć 100 lat temu, ale jest więcej. Moi drodzy, partia miała następujący przebieg. Myślę, że dla osób początkujących dużo można wynieść, ale nie tylko. Ja uwielbiam partie klasyczne, więc przejdźmy już, moi drodzy, do rzeczy. E4 tutaj rozpoczęły białe. Ruchem E5 odpowiedział Michał Czigorin. Skoczek F3, sprawa normalna. Skoczek C6, jak atakujemy, to też bronimy. Goniec B5, no, partia hiszpańska. Dzień dobry, tutaj nam na szachownicy powstaje i skoczek na F6. No dobrze, skoczek na F6 atakuje piona. W tamtych czasach zagrali D3. Tak również się gra w dzisiejszych czasach, moi drodzy. Partia hiszpańską bez problemu, w ten sposób można tutaj pionka obronić. Posunięcie D6, takie naturalne zagranie, niby tutaj odsłania związanie, ale nic się złego tutaj nie dzieje. I C3. Ruch niezwykle potrzebny, dlatego że ten goniec po ataku A6 ma opcję goniec A4 i szybko wracamy nim na C2, bo w, inny, w innym wypadku, jeżeli byśmy na przykład zrobili roszadę i byłoby zagranie A6, wymuszające bicie, ale jeżeli byśmy tego nie chcieli zrobić, po takim ruchu jest B5 i skoczek A5 tego gońca szybciutko łapie i po prostu czarne tego gońca wymieniają, więc te C3 myślę, że ruch bardzo ważny dla osób, które grają E4, to jest um, obowiązek znać takie G3, moi drodzy, przepraszam, G6, czyli tutaj czarne, próbują robić domek. Skoczek z B na D2. Taki ruch właśnie się grywa często, jeżeli chcemy manewrować. Skoczek F1, skoczek G3, może skoczek E3. Normalna sprawa w partii hiszpańskiej. Goniec G7 i właśnie skoczek zagrywa na F1. Zauważcie, że ten skoczek przerywa drogę do Roszady, i jeszcze ta Roszada nie jest wykonana. Nic złego się tutaj absolutnie nie dzieje. Roszada ze strony czarnych i goniec zagrał od razu na A4. Trochę mnie dziwi to posunięcie w tym momencie, gdyż jest to ruch na razie niepotrzebny. Ale to są lata, no wiecie jakie, bardzo wczesne. Więc tutaj teoria debiutów jeszcze nie była aż tak bardzo rozpracowana. Chociaż Sztańc się bardzo przyczynił do. Teorii debiutów, szczególnie w, gr w grze pozycyjnej, więc, dlatego, też może taki ruch wykonał. Przede wszystkim, tak patrząc obiektywnie, to myślę, że czarne tu nie mają żadnych problemów w debiucie i należało o takim ruchu na pewno kopnąć D5, moi drodzy. D5 jest takim ruchem, który od razu otwiera centrum. Chce się taki ruch zagrać. Zobaczcie, że na przykład po wybiciu skoczka, po wybiciu, ten pionek niby wisi na E5, ale tu jest jakaś wieża E8, bardzo nieprzyjemna, król jeszcze nie mający roszady, może być narażony i wykorzystać można po prostu to związanie tutaj na królu. Myślę, że po takim posunięciu skoczek G3 jest możliwy, po wybiciu hetman D1, goniec D1 i moi drodzy, ta pozycja jest nieco przyjemniejsza, myślę, że dla czarnych, chociaż jest obiektywnie równa. Ale bardzo ważne posunięcie dla czarnych teraz mogłoby się pojawić, mianowicie A5. A5 jest takim ruchem, który łapie dużo przestrzeni na skrzydle hetmańskim i nie pozwalam takie zagranie B4. Bardzo nieprzyjemne, żeby tego skoczka trochę ograniczyć w, posu, w, poru, w poruszaniu się, w posuwaniu się, chciałem powiedzieć, w poruszaniu się oczywiście. Moi drodzy, no A5, tak by mogło być, tak nie poszło. Jak poszło w partii? Po końcu A4 skoczek zagrał na D7. Dziwna decyzja. Troszkę mi się ten ruch nie podoba, gdyż wycofuje skoczka, ale to może też mieć zamiar taki, żeby zagrać tutaj na f5. Jak zagrały białe? Białe zagrały skoczkiem na e3 i skoczek na c5. No dobra, wydaje się, że ten skoczek tu stoi fajnie. Ale też nie do końca, gdyż no, atakuje gońca. Dobra, goniec wraca na C2 i skoczek zagrywa na E6. Troszeczkę dużo ten skoczek manewruje, myślę, że niepotrzebnie zupełnie taki charakter troszeczkę obrony królewsko-indyjskiej, ale myślę, że dobra wersja dla czarnych w tym momencie, gdyż tutaj F5 dosyć szybkie wchodzi. Nie weszło i trasy, czy chciałem powiedzieć sztajnic. Zagrywa takie posunięcie mm, agresywne. Z jednej strony. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach taki ruch, nie wiem czy by przeszedł, ale jest to ruch H4. W sumie ciekawe. Skoczki w gotowości, ten pionek idzie i próbuje szarpać domek. To jest taki typowy, typowy ruch na atak na, na domek przeciwnika. Skoczek zagrał na S7. No i H5 konsekwentnie. Oczywiście, tutaj moi drodzy, jakby na przykład poszło H5 ze strony czarnych, zawsze istnieje jakaś opcja G4, ale też głównie chodzi o ten punkt G5, żeby się zaczepić, więc taka prowokacja. A białe mogą próbować zrobić na przykład długą roszadę. No cóż, po farty poszło w ten sposób i, e, przepraszam, e, skoczek 7 i H5 od białych. No, i w tym momencie, gdy nas atakują na skrzydle, no to czarne odpowiadają w centrum. Tak też się dzieje. Eee, dobrze. No, D5 zostało zagrane. I bicie na G6, wtrącenie. No i teraz pytanie, którym pionkiem odbić? Z F czy z H? W partii poszło z F. W dzisiejszych czasach myślę, że większość osób już się nie boi, nie bałoby zagrania biciem pionkiem z H. To się tak troszeczkę, znaczy, takiego ruchu się za bardzo nie chce zagrać, dlatego że ta wieża się otwiera, to wygląda fajnie, ten goniec zaraz wejdzie na H6. To nie jest takie proste białymi wbrew pozorom, więc tutaj myślę, że czarne spokojne tym pionki mogły wybić, wybiły tym. To też jest jakaś logika w myśleniu, gdyż wieża się otwiera, ale zauważmy, że po D5 ten pionek już będzie izolowanym pionkiem. No i właśnie po wybiciu na D5 tak też nastąpiło. Wszystko do końca zostało wymienione i goniec zagrał na B3 z atakiem bezpośrednim, też wiążąc tutaj tego króla i myślę, że głównie chodzi o to, że ten pionek F7 już nie istnieje. Niestety król nie ma zasłony. Ma zasłonę oczywiście tutaj na H7, ale czy to jest wystarczające? Sprawdzimy. Hetman zagrał na C6. No i Hetman E2. Taki ruch trzeba zagrać, próbować tutaj straszyć na E5 pionka. I goniec zagrał na D7. Oczywiście tego piona za bardzo zbić nie można, bądź drodzy, bo to na G2 wisi. Tutaj jeszcze wieża wchodzi na E8. Już mówiłem o tym rentgenie. Bardzo nieprzyjemna sprawa, więc jak tutaj przeciwnik świadomie, znaczy my tego nie wiemy pewnie, ale głównie świadomie nam oddają takie piony za otwarcie linii, więc trzeba uważać. Goniec na E3. Król zagrał na h8. Ta pozycja czarnych robi się bardzo nieprzyjemna. Tu białe mają proste zagranie. Długa roszada. Moi drodzy, chowamy króla, a ta wieża już wchodzi do gry poprzez ruch d4 na przykład, ale też łączy się z wieżą h, 1 to jest ważne, żeby te wieże współpracowały przy ataku na króla. I w tym momencie zagrała wieża na a8. Na no dobrze. Moi drodzy, teraz białe zagrały nieco niefortunne posunięcie, aczkolwiek logika tutaj przemawia za tym ruchem. Jest to ruch Hetman F1, dziwne zagranie na podwórko. W dzisiejszych czasach nie wiem, czy taki ruch by się zdarzył, no ale to ma swoje zamiary. Za chwilę do nich tutaj wrócimy, ale przede wszystkim Hetman mógłby zagrać na D2. Ja myślę, że to takie standardowe zagranie, żeby Hetman razem z gońcem współpracowali i mieli jakąś tam opcję zagrania na H6. Moi drodzy, w tym momencie, no po hetman F1, białe, przepraszam, czarne zagrały A5. No taki ruch, który tutaj próbuje drapać i kąsać przede wszystkim skrzydło hetmańskie. Ruch A4, A3, osłabienie punktu C3. Są tutaj takie opcje możliwe. Jak reagują białe? Zasada jest taka, pamiętajmy. Jeżeli atakują nas na skrzydle, to my staramy się odpierać atak w centrum, czyli kontratakować. Tak też się dzieje. D4, moi drodzy, grożą widełki na D5. Więc trzeba zareagować energicznie tutaj, czarnymi. Nastąpiło bicie na D4. Skoczek wybił na D4. I teraz, moi drodzy, goniec wybił na D4. Dziwnie na pozór to wygląda, że goniec bije skoczka w centrum, ale. Co by było, jakby skoczek zbił tutaj na D4, i teraz zadanie jest dla Was, moi drodzy. Białe zaczynają i wygrywają. Otóż to bicie jest niestety fatalne. Spróbujmy znaleźć rozwiązanie. Dam oczywiście Wam chwilkę, można sobie zatrzymać film. Ja już tutaj przechodzę do rozwiązania. Moi drodzy, wieża H7, piekielny ruch. Bardzo dobra współpraca gońca i wieży. Jedyne wyjście to bicie. No i teraz Hetman H1. I widzimy teraz sens Hetmana z F1, który idzie. Właśnie tutaj z atakiem na króla. No, przedłużenie agonii to jeszcze jest goniec w ten sposób, i dajemy mata. Prosta sprawa, nie ma jak uciekać. No cóż, dlatego też w tym momencie właśnie goniec wybił na D4 i Wilhelm Steinitz, moi drodzy, zagrywa jedyny ruch, który daje ogromną przewagę. No, zauważcie, że tego gońca trzeba raczej zbić. No, pionem nie można. Gońcem lub wieżą. Ha, wieżą? Dziwne. Oczywiście, gońcem jest fatalne, bo skoczek odbija i nic się nie dzieje. Wieżą zbijamy jak najbardziej. No, moi drodzy, to bicie jest dobre. W tym momencie tutaj skoczek wybił tę wieżę. No, jeżeli nie będzie wybicia, to wieża na przykład wskakuje na H4 i robią się bardzo niebezpieczne opcje tutaj na H7. Król może mieć problem. Skoczek dlatego też wybił. Teraz moi drodzy, mmm, kolejne fantastyczne zagranie ze strony białych. Znowu sobie można zatrzymać filmik, ale w międzyczasie pokażę, co można by było za chwilę zagrać. Mam nadzieję, że rozwiązanie znaleźliście. W partii mogłoby nastąpić na przykład yy, bicie na D4. Tak nie nastąpiło o dziwo. Po tym ruchu, oczywiście, trzeba się zasłonić na F6. I teraz następuje taki bardzo fajny motyw odciągnięcia figury. Tutaj Hetman, zauważcie, broni wieże. Jak zrobić, żeby ten Hetman nie bronił tej wieży? Albo próbować zrobić, żeby ten Hetman nie bronił tej wieży. Bardzo ciekawy ruch Hetman B5. Ła! Otwieramy oczy, i na przykład, jak Hetman zbija, no to mamy pięknego mata. A jajaj, wygląda to niezwykle pięknie, ale jak na przykład Hetman będzie uparty i zagra na d6, żeby bronić dalej f6, no to Hetman na przykład na g5 i powiedzcie mi, jak się bronić przed zbiciem wieży na f6. Nie widzę obrony. Jeżeli król by zagrał na g7, to dostaje tutaj za chwilę mata w dwóch posunięciach. No więc ta pozycja byłaby wygrana, ale wróćmy do pozycji następującej, gdzie Wilhelm Steinitz popisał się fantastycznym zagraniem. Ja myślę, że nie jest to aż tak bardzo Trudne zagranie. Szukajmy odpowiedzi, moi drodzy. Otóż wieża zbiła na H7. Jak grom z jasnego nieba, poświęcenie bić trzeba nie ma wyboru. I teraz, właśnie Hetman zagrywa na H1. Zauważcie, że Sztańc ma dwie wieże mniej w tym momencie. Król zagrywa na G7. No i teraz dajemy mata w czterech posunięciach, moi drodzy. Szukamy mata w czterech posunięciach. Oczywiście filmik zatrzymujemy sobie tradycyjnie, moi drodzy, szukamy. I goniec dał szacha na H6. Jeżeli het, król wraca na to samo miejsce, to tutaj zbijamy, dajemy mata. Automatycznie. I jeszcze oczywiście goniec się zasłania, ale to już szczegół. Król zagrywa na F6, hetman, H4, szach. No i cóż, tu, coś, cóż tutaj można grać? Jeżeli jest G5, to dajemy mata. Na G5 Hetmanem. Król zagrał na E7, przepraszam, na E5, Hetman na D4, król F5. Mat na dwa sposoby, również można chwilę pomyśleć. Mat nastąpił oczywiście Hetmanem na F4. Inna możliwość to G4 również z Matem. Ale pozycja końcowa wygląda następująco. Myślę, że jak na tamte czasy, bardzo ciekawa partia i trochę taktyki się też pojawiło. Cóż, moi drodzy, dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.